Bardzo dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, to nie jest ustawa o pomocy, tylko o kolejnych podwyżkach za energię, a przede wszystkim ustawa o tym, komu PiS nie chce pomagać. Takie są fakty, szanowni państwo. Ale Polacy też pytają o jedną rzecz, bo zaufali, pani minister, a PiS ich okłamał. Gdzie jest węgiel za 996 zł? Polacy czekali, bo w czerwcu powiedzieliście im, że nie macie kupować węgla. Wtedy węgiel był po 2000 zł. Powiedzieliście, że nie macie tego robić. Wiecie, po ile jest w tej chwili węgiel? Po 3,5 tysiące zł, a najprawdopodobniej za kilka tygodni będzie o kolejne setki złotych więcej. I przede wszystkim upominam się o małych i średnich przedsiębiorców, których nie chcecie im pomóc, chcecie walczyć aktywnie z inflacją. Trzeba te osoby wspierać, bo inaczej grozi im bankructwo i kolejna podwyżka gigantyczna cen za ich wyroby. Dziękuję bardzo.